Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest nikt inny tylko... Wspaniały, niepowtarzalny, Omeg, nie pamiętam cudowny. Co tam jeszcze. Cudowny i jedyny w swoim rodzaju. Mamy dzisiaj dla was grę, którego tytułu nie pamiętam. No. Ale to... ma to coś związanego z grindem. Tak. Sekrety grindu. Sekrety grindu. Tak więc dzisiaj na waszych ekranach będziemy poznawać sekrety grindu i być może staniemy się legendami grindu. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, to, co to jest grind i co to są gry o grindowaniu, to podpowiem tylko tyle, że to jest takie Diablo. Więc dzisiaj dla was mamy NES-owe Diablo. Kupiłam sobie komputer za miliard pieniądzów po to, żeby grać w gry, które wyglądają jak piksele. Najlepszy zakup ładne. Mojego życia. No, gra jest dla mnie niczego sobie i ja lubię te klimaty. Zaczniemy sobie od tworzenia postaci. Bo pomimo, że są tu same piksele, można sobie postać wykreować. Więc ja będę dziewczynką. A poczekajcie, z random mówię. Ło! Ja! Ładne to dziewczę, takie trochę rakijowate. Szkoda, że ja nie widzę. Szkoda, że nie widzisz. Dobrze. To podziałam troszeczkę we własnym zakresie, no bo wiecie. Włos. Ile włosów? O, jeszcze są jakieś zalokowane. Trzeba grindować! O, opcje kosmetyczne. Takie miałam w Terrarii, to nie. Takie, o, takie super. Kolor. Ten fioletowy bardzo mi się podobał. Kolor skóry najjaśniejszy, jak to łysa. Zwykle u mnie. Ja ci dam. O, apaszka. Apaszkę sobie zrobię żółtą. Nie no, będę wyglądać jak głupek. To może taką szarą? Pure black. Sweterek. Wiadomo, że czarny. Proszę bardzo. I spodenki. Zrobimy białe. Pięknie to wygląda. A buty? Butów nie ma. Będziesz boso zapierdzielać. No to wygląda. Nazwiemy ją... Uwaga, uwaga, odkładam pada, może być prosto limit, słychać. Chyba. Tak, był mi limit. Mlocibora. Pięknie. Klikam start. Jaki chcemy poziom trudności? No nie wiem, myślę, że normalny. Czy tam, mamy jaki hard, tam był. Normal. To normal. Weźmiemy normal. Chcesz my takie koksy? No dobra, zainwajtujemy Omega. Aha. Pozdrawiam wszystkich z mojej listy znajomych. A sam możesz, czy muszę cię zaprosić? Mogę. Właśnie się ten passworduje. Teraz ja muszę stworzyć postać, co jest trochę upierdliwe. Dobra, to tutaj pewnie zrobimy małe cięcie. Omek się ogarnął, więc do nas dołączył. Tutaj miałem jeszcze mini opcje. Każdy może podnieść itemy, które upadły. Level postaci jest dostosowywany właściwie do levelu hosta. A, no tak, to było coś takiego. I tutaj, że nie każdy może wejść. Haha! A to chyba właśnie może, opanował. To się wydaje dropping. No właśnie wyłączyłam, jak robiłeś. U mnie jest zaryzykowałam. O, a u mnie snow. Ja no hostuję, więc wygrywam. Dobra. Gra oczywiście jest po angielsku i nie wiem, czy da się to zmienić. Nie. Więc jak będziecie marudzić, to i tak nie będzie inaczej niż po angielsku. Teoria jest bardzo zajmująca, fabuła znaczy. Tak, więc my z Omegiem będziemy wam to tłumaczyć bardzo w skrócie. Biegniemy! Ku przygodzie! Okej! Jest... Tam był napis o tym, że loading. A, patrz jak zlazłam. A, to ten, co ma 70 lat i wygląda na 20. Tak. Tam ile, nie wiem. Generalnie on nam teraz mówi, że cieszy się, że dobrze spaliśmy, albo ma taką nadzieję. I że dzisiaj staniemy się kolektorami, tylko musimy jest jakiś na... konkurs, czy tam coś? I jeszcze nam każe jakieś rzeczy brać. Wszyscy w naszej rodzinie to tam byli pierwsi i my też musimy. Tak. Haha, żartowałem. A, no bo tak, bo my idziemy na egzamin. Tak. I on ma nadzieję, że sobie super damy radę na pewno, w ogóle jesteśmy koksami. 10 lat temu, kiedy byłem, jak to było w tej reklamie,
Kiedyś też byłem dziadkiem? Kiedyś Nie, też to byłem bez sensu. dziadkiem. Wiesz, on jest dziadkiem. Kiedyś też byłem dzieckiem, dziś sam jestem A, dzieckiem. Dziadkiem. No dobra. Jakoś tak to było. Dobra, 30 lat tak temu dalej, zrobił tak coś dalej. Tam i jego ojciec dał mu jakieś tam rzeczy. Magiczną kupę. Ty, no tak. I teraz on mi daje magiczną kupę. Omek jest trochę do przodu, bo pewnie szybciej klika niż ja. No i mogę sobie tą magiczną kupę wsadzić i wtedy wszystkie magiczne rzeczy będą przy mnie zawsze. I mam się magiczną kupą opiekować. To rzeczywiście to jest magiczna kupa. No tak wygląda. Przy okazji bug to tak naprawdę torba, a nie kupa. Nie uczcie się od nas angielskiego. Okay, o, nawet teraz... mówi, gdzie jest tarcza. Widzisz, wcześniej skipnąłem to i nie widziałem. Właśnie. Tutaj jeszcze jakieś settingsy mi mówi. Ktoś tam ma miecz. Dobra. Rzeczywiście mówi, gdzie jest tarcza. Nie możesz szybciej klikać niż ja. Robi głupio. Ale nie, jak szybciej klikam, to po prostu mam waiting, a nie wiem, jak to u ciebie wygląda. A, okej. Okay. I dostałyśmy. Tak. Dostaliśmy jeszcze po hełmiku. Magiczny hełm. Za to, że kupiłyśmy. Za dużo skiną gram. Dostaliśmy po magicznym hełmiku za to, że... O, też tak można jak kupiliśmy... w moją. Nie popychaj mnie. Delceka, który nie dawał nic oprócz magicznego hełmu. Delce się nazywało, dajcie nam na kawę. Tak. Przeskipowałam no, to, co miałam przeczytać, ale to nic. Czy da się tu coś kliknąć? Walkirią. Chyba musimy najpierw w tę jakąś broń zgarnąć. Od kogo? Od Jonathana to było. Jakiś Jonathan, tak. A, tu tam na górze coś było chyba. Co tam jest ciekawego? Martwy królik. O rety, coś ty mu robił, taki bo to na pewno twój pokój. Raczej co mu robił ten glutek tutaj? No nie wiem. No, jakieś pedo zdjęcie nad łóżkiem. Clint Eastwood? Chyba tak. Da się usiąść na krzesełku? Nie da się. Jeden na 10. To na pewno będzie jedna z tych gier typu, o nie, na mojej drodze stoi drzewo. Co idziemy szukać? Chyba idziemy. Załóż nasz wspaniały hełm. Jak zrobiłeś hełmik? No nie pamiętasz? Którym się klika? Startem, inventory i tak dalej. A no tak, bo on mi nawet pisał, a ja nie przeczytałam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja nie umiem w gry na padzie, więc się jeszcze trochę gubię, ale to nic. Dobrze, założyłam. A co to jest to? Które? Kart album. A, to czasami z mobów wypadają, ale to później chyba będzie wyjaśnione. Okej. Okay. Omek Cox pograł trochę, ja to w ogóle jestem zieloniutka. Marchewki będziemy sadzić. No i nie da się nawet tam wejść. 1 na 10. Gdzie tu się miecz brało? Ktoś nam dawał, chyba ten Ktoś dziadek. Ktoś nam dawał. Gigantycznym wykrzyknikiem. Wyciągnie tą wodę kiedyś? Nie sądzę. O, do piekła się dokopał. To jest ten, elevator. Nie zapomniałaś o czymś, dziewczynko? To jednak on nam nie daje. Najwyraźniej. Jezu, dostałam od dziadka opieprz za to, że nie wzięłam miecza. Tu chyba, tam był jakiś ten taki... Co to było? Tu? Nie wiem, ale ma uśmiechniętą tam marchewkę. Tam leżał królik. O tam. No właśnie... Albo to nie wiem, czy to królik, czy to marchew. Była. Tak, to ten. Haha, jest bachor. Chory i umrze na gruźlicę. Spoko, najpierw miecz, potem się Jonathan go... Jonathan jest chory! Pomożemy mu. Pani daje miecze. Pomożemy mu. Jak to się robiło? Tak. Dostałam miecz. I mogę jak ty go to używać. Zrobiłaś? Co? Co zrobiłam? Że dostałaś miecz. Ty kliknąłeś i ja dostałam z automatu. Ups. Nie da się mu ulżyć. To może ja nie będę nic klikał. Myślałem, że będziesz musiała osobno. Patrz, on jest smutny, bo on nie może zostać kolektorem, bo nie może iść na egzamin. No. Jakiegoś śmiecia znalazłam. Dała nam miecz, rozwaliły jej chatę. Standard, wpuścić takich do domu. Czekaj, bo ona ma jakąś skrzynkę za dupą, ale chyba się nie da otworzyć. O, czekaj, coś klik... A, to po prostu... Jej, no, jakiś dialog. Idziemy. Tak, gdzieś ktoś mówił, że w jaskini... Kurczak!
kurczak! A, z tymi kurczakami? To ciekawe, jakieś nieśmiertelne są terminatory. Co oni jedzą? Czekaj, zepchnę go w przepaść. Beczki, dzbanki. Nie da się. Aha. Niech robi zbierać ze mnie, ptaszek! Glinę i trawę. Jak prawdziwi bohaterzy. Co to było? Nie wiem, jakieś nasiona. Czekaj, ona też ma rzeczy do rozwalenia. Ty z nią gadaj, jakby co. Siema, laska. Aha, chyba nic nie ma. Ojej! Kolektor z egzam jest już niedługo, afternoon. Jabłko znalazłem w dzbanku. Może ma jeszcze jedno. Chyba nic tu nie ma. Ale wszystko się respawnuje, jak się zmienia obszar. Dawaj. Nie da się zabić dziecka. O. Mordercze rośliny. U nas w chacie jeszcze widziałam jedną rzecz do rozwalenia, to idę tam. Siema. Tu jakieś scrolle leżą. W skrzynkach nic nie ma, coś tu śmierdzi. To nie ja. To ten zdechły królik. Na pewno. Beczka, broń się! To się da? A, nie da się. Jest jaskinia. Mhm. O, widziałeś? Było przed no. wyruszeniem. Wyprawą. Jest tutorial. Pokaż. Na tym... Nie ja! Miecz plus skrzynka równa się rozwalona skrzynka. Tak jakby ktoś nie wpadł. Ale takie prawdziwe. Ale to dobrze, że gry są teraz idiotoodporne. O. Faktycznie, a to tu jest ta skrzynka. Gram w szachy, czy tam warsztaby. Ta-da! Jest tarcza! To zakładam. Uważa się, że sama się zakwipowała? Sama się zakwipowała. No tak. Idziemy. Oho. Jesteśmy gotowi na masakrowanie. Czekaj, wszystkiego, co się rusza. I tyle nie rusza wroga też. W wiosce trzeba rozwalić. O, tam jeszcze jest wróg. Śmierć roślinom. Ty, nawet o, coś zrobiło. A, ukradłam. No tak, bo tu jest jakiś ten crafting cały. Dzień dobry. Pani Grampa. Czy jesteśmy gotowi? Mamy shielda, mamy wooden sword. Proszę cię. Będziemy walczyć ze slajmami. Hurra. Gałęzią. Pamiętaj, patyk z kupą na końcu to największa broń biologiczna twojego dzieciństwa. No tak, tak dostaliśmy ja wielki patyk. Tam coś leży przy studni i się błyszczy. Gdzie? Co? Jest! Rzeczywiście trzeba podnieść. Przez to nie przeczytałam, co powiedział nam dziadek, ale to nic. Ja też nie wiem, iść i mordować. Myślę, że do tego się to sprowadza. Patrz, można tak sobie zeswitchować. Właśnie, to ja sobie wezmę dużą gałąź, jak to się robiło, tak. Ja też sobie wezmę gałąź. Miecz, zmienić. Aha, tak. Ale ja tutaj coś nie ogarnęłam. A, jest, dobra. Też będę biła z gałęzi. No. Idziemy na podbój świata. Wszechświata i wszystkiego. O, jest. O nie! Tak. Coś mi wypadło, nie powiem skąd. Bu! Okej, okay, nasza torba gada. Torba? Hmm. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No dobra, nasza kupa gada. No co kto lubi? Ej, torba... Torbę interesuje tylko lód. To w sumie pasuje. Wydaje mi się, że jest złośliwa. No co ty? Okej, okay, mogę zostać królową kolektowania. Trafi się poruszać. Tak. Waiting for other players. Okej. Okay. Okej, okay. Daje mi hinta. A, śmierć to jest taki tutorial. Wszystkim. Tam na górze miasto. A to co to? A, to jest teleport. Ale trzeba najpierw dojść chyba do tego głównego. Ty naprawdę dużo w to grałeś. Nie. Doszedłem do tego miasta.
pamiętam, czy my doszliśmy wcześniej. Oho, slajmy! Slajmy! Najgorszy ten. Dropią monety, nie wiem skąd mają, ale dropią. Zauważyłeś, że zawsze w tego typu grach takich nosowych pierwszy grup to jest właśnie slime, ewentualnie no. Wściekły królik? O, króliki to są. Królika. To nie byle co jest. Zabiłam Turki. Króliczka patykiem. Tutaj nie wiem, co jest. Coś, co wygląda, jakby się dało przejść, ale nie wiem. Ale niestety nie. Może kiedyś w przyszłości będzie się dało mostek zbudować. Idzie! Oho! Więc jak już wspominałam, takie nesowe diablo. No, przyjemne. Idzie. O! Od tyłu mnie biorą. No więc moby się w nieskończoność. Oho. Level up! Spawnują. Możesz zademonstrować. Jesteśmy koksami. No w końcu legenda grindu ma tutaj powoli, nie? Więc muszą się spełnić w nieskończoność. Jak mnie uwalił! No króliki, to mówię, to nie byle co. Po co używać tarczy, nie? Aha. Au. Te monetki chyba do levelowania służyły, nie? Właśnie nie, za kasę chyba się tu kupuje jakieś rzeczy. Te kryształki to do levelowania. Au, slime. To ty? Znowu mam level upa! Jaki ze mnie koks! Koks na całego. Jeszcze grindu będzie! Coś tam mówił o królowej grindu czy coś? Te, legenda grindu. I królowa kolektowania. Ja... Najdę na most. Może zrobię sobie level. To ja bym chciał. Właśnie, kim będziemy grać? Będziesz, jak to miało być? Ja będę magiem będziesz loda. Będziesz robić lody. Magiem loda! Kolejny level. Klikałam. No nieźle. A, to będzie moja ulubiona gra na wkurzenie. Można ja stać i po prostu to. Nawalać X-a i się wygrywa. I wezmę jeszcze raz to. I jeszcze mam. Okej, okay, to jeszcze raz. I wezmę sobie, nie wiem. Potem pomyślę. Teraz mogę zrobić tak. Ja jeszcze nie obczajałam, jak to się leveluje postać, więc będę robiła głupoty, ale to nic, nie przejmujcie się. Ale mnie od tyłu zajechał. Króliki! Ciekawe. Śmierć slajmom! Ja, ale z nas koksy. Czy jest jakiś limit? Nie, można tu stać przez 5 godzin i bić tam. Ciekawe, czy jest achievement na skinie, wiesz, na zasadzie stój na pierwszej lokacji, 3 dni non-stop i nawalaj moby. Ja bym taki zrobiła. Pewno by się ktoś znalazł, co ten... Nazwałabym go, wiesz, w stylu hard ducha, nie? Dobra, idę wlevelować, żeby coś pokazać w tej grze normalnego, niż tylko idę nawalam slajmy. A to jest silniejsze ode mnie, uwielbiam tę grę za to, że po prostu to jest silniejsze ode mnie. Broni to jest, mnie to jest dobre. Dobra, królika załatwię. Chyba jak tu się leveluje? Wchodzą. O, więc masz... Mnie to się ten... Dzielą skry na aktywne i pasywne chyba. Mhm, jest melee, magic support i jest... General Magic. Mm. I tutaj mamy... Te górne chyba biorą niebieskie kryształki, a fioletowe na te dolne. O, w supporcie coś jest. Aaa, to będzie... Ale to też będzie... Nie, to będzie tylko chyba do tarczy, nie? Nie, to po prostu zwiększy... A co? Te obronne? W skillach i w supporcie. Defensywne. To zwiększy ci obronę na tam, nie wiem, 20 sekund czy coś, nie pamiętam ile. Okej. Okay. To ja będę magiem. Jest mag zielonego groszku. Solki. Tak, mag fasolki. Jest mag magii, ale to takie oczywiste. Mag lodu to też takie oczywiste i mag wiatrów. To ja będę robić będę. Lody. A ty lody, a ja wiatry. Dobra. Fine taste. Upgrade. Coś tu chciałem. A, to chciałem. Dobra, jeszcze sobie wezmę to, odblokuję. Będę miała dwa czary i... Trzeci czar! Dobra. Co to robi? Teraz przeczytam, co to robi.
To jeszcze chcę. Nie wiem, co porobiłam, ale na pewno jestem teraz prokoksem. Wydaje mi się, że tutaj warto, nie wiem, skupić na jakichś tam kilku skillach, bo i tak w sumie jak gramy na padzie, to ciężko się zmieniać między dużą ilością. Tam też te skille mają levele, które wiadomo, pewnie jakoś trzeba koksać. Dobra, ja teraz rzucę lodem, bo jak to się robi? Podejrzewam z tym. Powiało. Łodem, czy tam lodem. A, jak holduję, to charge'uję tak, tego. Tak, to się charge'uje. Poczekaj, przetestuję. Jo, ale mi ten, szata. Nice! A ja sobie wziąłem skilla, który jak atakuje zamrożone moby, to daje więcej obrażeń. O, tu ktoś jest. Kojat okay. Chyba. O, zamraża, nice. Będę ich mrozić. O, jaka śmieszna roślinka. To ta chyba twoja fasolka, co kiedyś testowaliśmy. Mm-hmm. Nie wiem, czy to ta sama, ale nic się z nią nie da zrobić. Tam mówiłaś, gdzieś jest? Podlać. Znowu powiedziałam, mówiłaś. Naprawdę, kurde. A na Yuyu Rampage tak do ciebie nie mówię. To jest jakaś laska? To jest włóczyki z muminki. Ma kapeluszek, nie wiem. Dziwny. Czekaj, pogadam z nim. Które to się robiło? No tak, no włóczyki z muminków. Coś tam do mnie porozmawiał, ale nawet nie przeczytałam. Ciekawego. Ci, których interesowało, co on miał do powiedzenia, to sobie tam robią pauzę, przepisują w Google Translator i będziecie wszystko wiedzieć. Właśnie. Gry powinny takie coś implementować, jak nie mają tłumaczeń. Google Translate. To by mogło boleć, wiesz? Dobra, idźmy dalej. Ja sobie... Aha, bo tu jest jeszcze... A, pod liderami się zmienia. Tak, to tam jakieś dodatkowe można sobie wsadzić. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Czekaj, ja zrobię tak. O, co to jest? Nice, jakaś lodowa... wygląda jak Pac-Man trochę. Od razu, level up, poszedł. Lodowy Pac-Man. Żre slajmy. No ciekawe. Co za skill? To jest też z... Maga Lodda. O. O, pszczoły. On po prostu przyzywa takie coś. Ciekawe. Tam coś z tarczami było z pszczołami, tak, nie? Tak, trzeba je blokować. Czekaj, 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 to ja pokażę, o tu. Te pszczoły to mają cela. O! Nie może mnie trafić. Okej. W mojego Pac-Mana. Gdzie ona? A, tu jest. No, dajesz. Dasz radę. Pszczoła lama. Ej, no. Bardzo dobrze. Miodzio. Dziurka. Chodźmy do dziurki. Bogactwo! Karty. Nie ma tak biegać przez całą wioskę i patykiem po prostu wszystko rozwalać, nie? Dostałam klapki o, chaosu. To teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak. Ten Pac-Man to nie umiera w ogóle, czy jak? Ma hapeki. Nie wiem, czy ty je widzisz. Nie. Ciekawe, czy on się leczy jakoś. No, pszczółki za to słyszę. No. Halo, halo. No co za lamusy? Lela to nie mają. Powinno się dać je jakoś tam, nie wiem, od tyłu zajść czy coś. Wydaje mi się, że lepszą bronią by się je dało jakoś inaczej. Mm. O, to jest chyba ten rybak, o którym wspominał nasz dziadek. Pały mają lepszego cela niż my. W czekaj, innych pogadam grach. Z nim. Wędkowanie. On ma garnek na głowie. Tak. Nie dał nawet wędki, no co za gość.
Ale coś tam do nas pogadał o tym, że jest chyba tak średnio po drodze i że mamy uważać i że chyba idziemy do Evergreendu. O, co to było? Ej! Co masz? Czekaj, czy da się tu dawać przedmioty jakieś? Nie wiem, musiałbym to zbadać, ale w takim razie teraz ci pokażę, co mam. Tak działa na zasadzie, muszę być odwrócona w jego stronę, żeby moja tarcza zadziałała. To może być trudne. Co ty masz na głowie? Ze slajma wypadło. Ja pierdzielę, jak wyglądasz. Mam więcej oczu. To jest lepsze niż ten nasz, teoretycznie. Jeżeli się da, to ci to dam, ale znaczy nie wiem jak. Znajdę sobie, idziemy dalej. Mój Pac-Man z kimś zaczął. Skrzynka! Nie, a tam. Up. Tam okay. Było? Adia. Most. Ty! No. Z Pokemonów! Jakie oczy! Jak oni się nazywali? Ci, co mieli tego kota takiego stukniętego. A, nie pamiętam. Drużyna R? Brygada? Nie. Jesse i James, ale nie powiem, jak oni się tam... Dobrze, to jest Freddy i nas od dzieciaków wyzywają. I Teddy. No to prawie tak. Jak Jesse i James. O. Idziecie na egzaminy, czyż nie? Możecie mieć problem. To jest jakiegoś gościa most. Oni są biznesmenami, nie bandytami. No chyba was powaliło z tymi jabłkami. No już widzę, jak się ich zbieram. O Jezu, kupa się odezwała, to już mamy w pierdziel. O! Najarali się na naszą torbę. Spuścij błomot! Torba, spuścij błomot! Nie, wkurzyła się tylko, że jej przerywają. To ona do nich zadymiła, ja mam ich lać? No. No chyba nie. Tego można się było spodziewać po torbie. Kupię w sumie. Waiting for other player. A. Działa. Okej. Chyba twoja... Chyba twój Pac-Man ich zjadł. Moja śnieżynka spuściła im łomot. No było dobre. Dobra. Patrz, nawet torba się spodziewała, że tak szybko nie padną. O, rety. Jakaś laska z opaską na oku. Piratka. Oj. Teraz oni piją głównie. Welcome back, boss. O, proszę. Boss fight będzie nasz pierwszy. Silence! I kill you! Zostawiła ich tylko na chwilę i co? Chcą bić dzieciaki, dzieciaki. Znaczy właściwie to dzieciaki im wkopały. Szkoda, że mojej czapki nie da się, nie wiem, zdjąć i robić peta z niej. No dobra. Laska chce dostać. I am charging my laser! Other players! Tam ci sobie poszli. Ty, patrz, jaki człowiek animacja, nie? Zostaw kupę! To nie jest kupa, tylko to jest śnieżynka. O ty! Au. A, zrobiłam jej loda. O. No co we mnie? Nie. O nie, śnieżynka mi zabiła. Ta zniewaga i wymaga. Oj, chyba dostała jakiegoś stuna. Ja tylko biegam wokoło i staram, wiesz, nie umrzeć, nie? Patykiem w głowę. 6 HP mi zostało. Impossible! Znaczy stwierdziła, że to jest niemożliwe, że dostała łomot. I tak wstyd, że ucieka.
Ej, od bankartów nam narzucali. Och nie! To teraz. Ona im narzucała od idiotów. O, kupa się wskrzesiła. To miło z jej strony. Nasza kupa najlepiej. O, zadaliście ze złym artefaktem, tak? To nie będziemy się bić w trójkę? No. W trójkę, właściwie to w piątkę, no. Doliczając kupę i śnieżynkę, to w sumie w siódemkę, no ale mniejsza. A się rządzi tak kupa paskudna. Ty, mam 6 HP, musimy coś upolować. A to coś się znajdzie. Nie wiem, czy ze skrzynek mogą wypadać te healingi. Pewnie z mobów. Na razie zżarłam marchewkę. Ale jakbyśmy dostali level up... No. No to chodź. Ja może coś zamorduję. Może coś z niego wypadnie. A ja popatrzę. Pieniądze. O, tam coś jest ciekawego koło ciebie. O, jest healing. Cześć. Om, nom, 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 nom. O, twoja śnieżynka go leje. To dobrze. To za jakieś rzeczy wypadły. A ten co? To też kopnę twój wózek. Pomożemy. Jesteśmy tak pomocni. Znajdziemy ci coś, żeby naprawić twój wózek. Tutaj koło leży. Nie wiem, jak tam na dół dojść i czy w ogóle się da. Chodźmy najpierw w tą stronę. Mi się. Tak w ogóle to wypadałoby się zastanowić, czy już nie wypada nam kończyć. Zapewne, chociaż tu zaraz jest miasto. Rozochociliśmy się. Z drugiej strony tam chyba przy wejściu do miasta jest dużo gadania. Mhm. No, a tu jest not implemented. Nie, jak to not implemented? No tak, faza beta. Przykro nam, nie pokażemy wam co jest w tamtą stronę. Oho. Ale popatrz, w tamtą stronę są góry. Znaczy mają być góry. Moja tarcza. O fuck. Ups. Poleczę. Nie zdążyłam. No, ten fajnie, twój przydopas jest niezły. Fajnie, że można chodzić z czarem na ręce. O. Bo nawet jest jakiś skill, który daje, że się szybciej chodzi. Ale go rozjechałam. Uliki wrogiem narodu. Jeszcze nie wchodźmy. Kaczki! A, nie mam łuku. Może czarem dasz radę, chociaż pewnie za czekaj, daleko. Czekaj, spróbuję, spróbuję, spróbuję. O, o, przypływa. O, nie chcę działać na wodzie, popatrz. Jestem rozczarowana tą kaczą postawą. Oj. Brzydkie roślinki, au, dobra. Jak one pejczują, a nie, to najlepiej blokować chyba. Dokładnie odchodzić, jak atakują. O, tarcza mi zjadła. Nie mam tarczy. Au, z od tyłu tak? Ładnie to tak? Jak go zamarzłam ładnie. No, 40 HP. O, fuck. U mnie hapeki. Dziękuję. To co, będziemy się żegnać? Pewnie tak. Co jest w mieście, dowiecie się w następnym odcinku, jeśli w ogóle kiedykolwiek go nagramy. Nie, tu będziemy siedzieć. Z 10 odcinków. Czemu mój ten ma wykrzyknika? Nie wiem, może umiera? Au. No. Wstań! Nie. Ankorp. Chyba leży. Ale patrz, regenerują mu się HP, więc będzie może dobrze. Może wstanie. O. O, modlę się i wstał. Widzisz, jak dobrze? Wszystko pod kontrolą. Więc pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama, zemdzą był Omeg. Tak.
Tak, był. Jest to gra o stawaniu się legendą grindu, czyli sekrety grindu? To się nazywa Grindea jakoś, czy tak. Coś takiego. Gra jest oczywiście dostępna na Steam, kosztuje miliard pieniądzów, ale ma multiplayer. No nawet. Tak. To co? Trzymajcie się i cześć! Cześć!